Hej, hej, pytałeś Ciebie, jak układam moje włosy i jak je suszę na szczotce. I myślę, że to jest jedno z takich częściej powracających pytań, więc udało mi się wreszcie to nagrać i umyłam włosy jakoś tak w miarę dość wcześnie, żeby pokazać Wam to w świetle dziennym. I moje włosy tak naprawdę za każdym razem wyglądają troszkę inaczej. Zależnie od tego, jak one się trochę w pewnym sensie same układają, ponieważ ja oczywiście suszę moje włosy na szczotce, staram się w miarę je wyprostować, ale potem, tak jak zobaczycie na filmie, zwijam je w takiego ślimaczka. I zwijam je też w takiego ślimaczka w ciągu tygodnia. Ja bardzo dużo pisałam o tym na blogu, wszystkie posty ślimaczkowe będziecie miały na dole w opisie. Ale teraz pokażę Wam, jak to robię na filmie, żebyście mogły sobie dokładnie zobaczyć. I przez to, jak długie są moje włosy, jak są ścięte, zwykle też ten ślimaczek układa się trochę inaczej. Jeśli moje włosy są krótsze, to ten skręt będzie większy, natomiast jeśli moje włosy są dłuższe i na końcach już trochę, jakby, wiecie, jest ich mniej, to ten ślimaczek też na końcach jest trochę inny i ten skręt jest mniejszy, te loczki są mniejsze. Moje włosy to są generalnie włosy kręcone, które się strasznie puszą, są niesamowicie upierdliwe, co myślę, że zobaczycie na filmie. I jeśli nie układałabym ich na szczotce, nie suszyłabym ich na prosto, to mogłabym mieć takie loczki, jak widzicie na zdjęciach tutaj. Ja mam bardzo drobną twarz i powiedziałabym, że nie do końca w takich loczkach czuję się dobrze. Wydaje mi się, że one mnie troszeczkę jakby tak przytłaczają, dlatego ja wolę się w bardziej prostych i takich zdyscyplinowanych włosach. I takich loków już nie noszę bardzo, bardzo długo. Jeśli macie kręcone włosy, to wiecie też, że taka pielęgnacja i... Znaczy nie pielęgnacja, ale dbanie o skręt i podkreślanie skrętu często są naprawdę dużym wyzwaniem i finalnie wydaje mi się, że taka pielęgnacja włosów kręconych u mnie i takie podkreślanie skrętu zajęłoby mi jeszcze trochę nawet więcej czasu i wysiłku. Co jeszcze? Pokażę Wam suszarkę, której używam, pokażę Wam szczotkę, której używam. W tej opcji akurat nie używałam żadnych specjalnie wygładzających kosmetyków ani niczego takiego, żeby pokazać Wam te włosy w takiej w miarę surowej wersji. Pokazałam Wam też, jak robię tył włosów i wiecie, ja nie jestem fryzjerką. Suszenie i układanie długich włosów kręconych na szczotce samemu jest dość trudne. Znaczy, nie jest to jakoś tak mega super trudne, ale wiele rzeczy ja osobiście robię nie tak do końca idealnie, jakbym mogła, ponieważ... nie wiem, aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Potem skręcam włosy w ślimaczka, więc i tak niektóre rzeczy są mi wybaczone, ponieważ finalnie te włosy i tak są trochę pokręcone, układają się w loki, więc nie muszę być aż tak bardzo idealna. Natomiast jeśli zależałoby mi na takich włosach całkiem prostych i wyprostowaniu ich na szczotce, to musiałabym być po prostu dokładniejsza, musiałabym poświęcić na to odrobinkę więcej czasu. I pewnie przy krótszych włosach też byłoby mi łatwiej. Wszyscy fryzjerzy układają mi włosy po ścinaniu w ten sposób, więc to właściwie nie ma z tym problemu i to się da zrobić, tylko mi się po prostu najczęściej nie chce. Jeśli widzicie, ile mam włosów w tym momencie, to pewnie już rozumiecie, dlaczego mi się nie chce tego robić. Całe to suszenie trochę u mnie zajmuje. I ze względu na to, że ja myję włosy bardzo rzadko, ponieważ robię to właściwie tylko raz w tygodniu, to jestem w stanie to jakoś znieść. Ale wiecie, gdybym musiała robić to częściej, to naprawdę by mi się nie chciało i najprawdopodobniej wtedy zostawiałabym włosy moje do wyschnięcia byle jak. Na szczęście natura obdarzyła mnie włosami, które się nie przetłuszczają, więc mogę to robić tak rzadko jak właśnie raz w tygodniu. W tym momencie te moje włosy, które mam teraz, to są włosy myte chyba 5 albo 6 dni temu, z tego co pamiętam, więc no, tak wyglądają. Właściwie moje włosy są w najlepszej kondycji na drugi, trzeci dzień po myciu, czwarty jest jeszcze ok, piąty, szósty już jest taki sobie, a siódmego dnia najczęściej je myję. Chociaż to też zależy od tego, co robię w tym momencie. Nie trenuję tak intensywnie, żebym musiała się jakoś super pocić, chociaż ja też nigdy nie byłam taką super pocącą się osobą i właściwie jedyne treningi, które zmuszały mnie do takiego bardziej intensywnego mycia włosów w ciągu tygodnia, to były sztuki walki, a z siłownią nigdy jakoś tak nie miałam za bardzo problemu. Mam nadzieję, że ten filmik jakoś rozwieje Wasze wątpliwości, ale tak jak mówiłam,
Ja nie jestem fryzjerką, dziewczyny, naprawdę nie umiem tego robić tak super jak ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie i nawet się nie staram. Na tym filmiku wiadomo, że też mogłam zrobić jakoś super dokładnie i super porządnie, udawać przed Wami, że naprawdę zawsze tak robię, ale to jest totalnie bez sensu, ponieważ przez większej ilości wypadków naprawdę totalnie mi się nie chce i wiecie, to zajmuje trochę czasu, szczególnie z tyłu, trudno zrobić to naprawdę idealnie i też moje włosy nie są takie do końca podatne na układanie tego typu i nie do końca chcą współpracować. Na YouTubie jest też bardzo dużo fajnych filmików, w których ludzie pokazują, jak to robią i wydaje mi się, że idzie im to nawet lepiej. Więc warto sobie też zobaczyć. Wszystkie linki wrzucę Wam na dole, żebyście mogły sobie tam te rzeczy jeszcze pooglądać. I przechodzimy do suszenia. To jest moja suszarka, której używam już od w sumie paru lat i jestem z niej bardzo zadowolona. To jest Simonsen Boss Hair Dryer, do której linka będziecie miały tutaj na dole w opisie. I ja zawsze zaczynam od tej przedniej części włosów, która u mnie wysycha też najszybciej i to jest taka moja zapuszczona grzywka, którą układam w pierwszej kolejności. Właśnie z tego względu, że po prostu ten fragment włosów wysychany jakby u mnie najszybciej. I ogólnie kluczem do takiego udanego, łatwego w miarę modelowania u mnie było czekanie na to, żeby włosy jakby mi same wyschły przynajmniej w 80%. Często największe kłopoty w modelowaniu wynikają z tego, że po prostu układamy na szczotkę włosy zbyt jeszcze wilgotne. Jeśli dokonujemy takiego wstępnego suszenia, na przykład suszarką, czego ja nie robię, bo wolę, żeby moje włosy wysychały sobie samoistnie, ale wiadomo, nie każdy ma na to czas. Ja myję włosy dość rzadko, więc akurat mogę sobie w domu na to pozwolić. Natomiast jeśli wstępnie suszymy te włosy suszarką, to warto zadbać o to, żeby one były właśnie tak dość solidnie podsuszone. Bo jeśli z tyłu, szczególnie z tyłu albo pod spodem będą jeszcze wilgotne, to potem przy modelowaniu będą sprawiały nam troszkę problemów prawdopodobnie. No i oczywiście możemy je też na bieżąco troszkę podsuszać, ale lepiej jakby ogarnąć to już na samym początku. Takie dość wyschnięte włosy naprawdę mocno ułatwiają jakby cały proces. Ja też robię takie rzeczy, których normalnie nie powinno się robić. Na przykład suszę sobie włosy do dołu, po to, żeby im odjąć trochę objętości. Fryzjerzy zwykle suszą te włosy do góry, po to, żeby im właśnie objętości nadać. Ja robię z moimi czasem troszeczkę inaczej. No i niestety trudno jest oczywiście suszyć sobie samemu włosy z tyłu. I trudno jest te włosy z tyłu dobrze wymodelować, trudno je tak jakby wyprostować, szczególnie jeśli one się kręcą od samej nasady i tutaj troszkę zaczynają się komplikacje. Ale jak widzicie, ja sobie tutaj dzielę te włosy po prostu na części, na partie, tak jak to się zwykle robi. I nawet te włosy z tyłu jestem sobie w stanie jakoś w miarę wysuszyć, przeciągając je tak na bok i patrząc na to jakby do lusterka, czy złapałam odpowiedni fragment. Ogólnie te włosy z tyłu da się faktycznie też samemu jakoś wymodelować. To oczywiście nie zrobimy tego tak idealnie jak fryzjer, ale jeśli będziemy te włoski tutaj wybierać na bok, jakby patrzeć do lusterka, czy złapałyśmy odpowiedni fragment, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast często bywa tak, że przy skórze głowy, tutaj u nasady, te włosy na przykład kręcone jeszcze nie do końca nam się wysuszyły i wtedy będziemy miały je tam właściwie lekko falowane. Dlatego ja robię jeszcze coś takiego, że takim ciepłym strumieniem powietrza dodatkowo je dosuszam i czeszę je właśnie tą moją szczotką, która też w tej wersji też je troszeczkę delikatnie wyprostuje u nasady, jakoś tak wygładzi. I tutaj jak widzicie, po prostu zbieram sobie te włosy z boku, nawet te, które są jakby najbardziej oddalone od linii uszu i tak po prostu przeciągając je przy szczotce, susząc suszarką, jestem w stanie je jakoś delikatnie z czasem wyprostować. I wydaje mi się, że właśnie tył to jest taki fragment, który wymaga od nas, no nie wiem, najwięcej uwagi i trudu, ale jeśli chodzi o te włosy z przodu, to naprawdę idzie już potem bardzo łatwo i bardzo szybko. Widzicie, ja tak naprawdę przeciągam je troszkę na bok i to jest ta metoda, która pozwoli nam wysuszyć właśnie włosy z tyłu. Później, jeśli czujemy, że gdzieniegdzie włosy są jeszcze pofalowane albo nie do końca proste, możemy je sobie właśnie w takim sposobem delikatnie tutaj podsuszyć i jeszcze jakoś spróbować je poprostować. Ja też zawsze zawijam je tutaj do przodu.
Po tym jak ogarnę wszystkie włosy z tyłu, przechodzę po prostu do tych włosów po bokach i tutaj już naprawdę idzie z górki, bo po prostu wybierając pasemkę włosów idziemy coraz to bardziej w górę, aż do samych włosów jakby na czubku i to jest już naprawdę dość łatwe i przyjemne. Naprawdę najgorszy moment to jest ogarnianie włosów z tyłu. Potem jest już o wiele, wiele łatwiej. Jeśli macie jakby dość krótkie i łatwe w obsłudze włosy, które nie są bardzo wysokoporowate, nie są bardzo puszące się, ale zależy Wam na takim objętości wymodelowaniu i szybszym wysuszeniu, to też polecam Wam bardzo suszarko lokówki. Pisałam o nich dużo na blogu, ponieważ nie wszystkie są dobre. Tak naprawdę trzeba się trochę porozglądać za tym, aby wybrać odpowiednie końcówki, bo niektóre końcówki niestety nieziemsko puszą włosy i kończy się to bardzo źle, więc nie każda jest dobra, ale na dole w linkach znajdziecie posty do tych, które ja polecam i które również sprawdzały się na moich włosach. Ale jeśli zależy Wam na takim idealnym wyprostowaniu i takim mocniejszym wygładzeniu, to moim zdaniem taka kombinacja typu fryzjerska, suszarka i dobra szczotka sprawdzają się lepiej. Moja szczotka to jest szczotka Olivia Garden. To jest chyba najbardziej popularna, to jest chyba najbardziej popularny model szczotki, jeśli chodzi o modelowanie włosów. Większość fryzjerów też jej używa. Z tego co pamiętam, to jest średnica, to chyba 45 mm i też warto zwracać uwagę na to, żeby średnica była trochę większa, ponieważ no, przy takiej średnicy oczywiście będziemy miały ładniej rozprostowane włosy i nie będą nam się podwijały na końcach. Ale jeśli chcemy właśnie jakoś je dodatkowo jeszcze zakręcić, oczywiście też możemy to zrobić, możemy dokupić sobie drugą szczotkę o mniejszej średnicy i jeszcze się z nią tam jakoś bawić i eksperymentować. Tutaj jak widzicie całkiem szybko mi poszło i te włosy na górze i po bokach już są wysuszone i to wszystko bez jakichś dodatkowych środków do stylizacji, wygładzaczy, olejków i tak dalej, tak wygląda to solo, ale oczywiście jeśli macie trudne włosy, to bardzo polecam wszelkie rzeczy do stylizacji i do wygładzania. Później takie proste włosy zwijam w ślimaczka i o ślimaczku pisałam bardzo dużo na blogu, wszystko będziecie miały na dole. To jest takie upięcie, które pozwala mi uzyskać efekt takich naturalnych, luźnych, dość dużych fal czy loków i to jest właśnie taki efekt, który możecie kojarzyć z filmów czy ze zdjęć. Czasem upinam go wyżej, czasem upinam go niżej, ale generalnie to jest takie właśnie upięcie, które noszę na co dzień i dzięki temu włosy moje trzymają kształt przez cały tydzień. Upinam je też tak na noc. No i to już tyle. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze i łapki w górę. Do zobaczenia w następnym filmiku, mam nadzieję niedługo. Buziaki!